Muzeum Kultury Grubiowskiej w Ostrołęce od 4 września udostępnia wystawę Przerwana gawęda Henryk Syska 1922-2000. Ostrołęccy muzealnicy postanowili zorganizować tę wystawę w roku podwójnego jubileuszu, stulecia urodzin pisarza oraz 20. rocznicy śmierci. Wystawa będzie dobrą okazją do przypomnienia postaci wybitnego pisarza, regionalisty Henryka Syski, tym wszystkim, którzy go osobiście znali, a jest wielu Ostrołęczan, którzy pamiętają długie rozmowy z nim, wizyty w Ostrołęce. Będzie także okazją do zaprezentowania dorobku tego pisarza, w sercu którego kurpie zajmowali szczególne miejsce. Urodził się nieopodal Ostrołęki, w Damiętach, miejscowości leżącej między Ostrołęką a Goworowem. Ma rodowód kurpiowski i poświęcił wiele ze swoich prac, a napisał 40 książek oraz liczne artykuły i wiele z nich właśnie poświęcił kurpiom, zapewne wielu regionalistom, miłośnikom kultury kurpiowskiej te prace są także znane. My zaprezentujemy dokumenty, archiwalia prezentujące życiowy dorobek pisarza, prezentujące jego korzenie oraz jego związek z kurpiami na naszej czasowej wystawie. Autorkami wystawy są pracownicy Muzeum Kultury Kurpiowskiej, kierownik działu historyczno-artystycznego pani Joanna Zyśk oraz autorka aranżacji pani Elwira Gers. Tym panią bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie i opracowanie wystawy. To, że wystawa jest zaprezentowana w naszym muzeum, zawdzięczamy życzliwości wielu osób i wielu instytucji. Dziękujemy rodzinie najbliższej pana Henryka Syski. Dziękujemy także Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Część obiektów prezentowanych na wystawie pochodzi także ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wystawa będzie otwarta w naszym muzeum 4 września. Serdecznie zapraszamy na tę wystawę, do obejrzenia wystawy i mamy nadzieję, że Henryk Syska, choć nieobecny już wśród nas, ożyje we wspomnieniach niektórych osób, które go znały i także zaistnieje może silniej w świadomości młodych mieszkańców regionu. Był wybitną postacią, choć nie mieszkał w Ostrołęce, ale często przebywał tutaj na kurpiach, był bardzo silnie związany z tym regionem. Ukończył studia polonistyczne na Wydziale Polonistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tuż po zakończeniu II wojny. Przez kilka lat przebywał w Warszawie, ale od lat 60. właściwie do śmierci związany był z Olsztynem. Tam też głównie tworzył, napisał najwięcej swoich prac. Organizujemy tę wystawę w roku obchodów Henryka Syski, bo Henryk Syska jest patronem tego roku. Także dziękujemy serdecznie za miłą współpracę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, bo wiele przedsięwzięć realizowanych w ramach roku Henryka Syski robimy wspólnie. Także ta wystawa będzie w pewnym sensie też ukoronowaniem roku obchodów Henryka Syski w Ostrołęce. Henryk Syska mawiał o swojej twórczości, że są to gawędy. I ta wystawa to też jest taka gawęda o Henryku Sysce, pisana jego własnymi słowami. Widza prowadzą teksty autobiograficzne wyjęte z książek Henryka Syski, w których opisuje on swoje dzieciństwo, swoją rodzinę, swoją młodość i ważne dla siebie wydarzenia. Te teksty są też zilustrowane zdjęciami, archiwaliami, różnymi ciekawostkami związanymi z życiem artysty. Wystawę będzie można oglądać w muzeum od dzisiaj do 29 listopada. Serdecznie zapraszamy.